Emocjami z niedzielnego spotkania spokojnie można by obdzielić kilka innych meczów. Od samego początku Lech i Pogoń postawiły na atak, czego dowodem są dwie sytuacje sam na sam z bramkarzem, wykreowane przez obie strony w pierwszych minutach. Do siatki jako pierwsi trafili Lechici, a konkretnie uczynił to Jesper Karlström w 26 minucie. Po kilku minutach Kolejorz stanął przed idealną szansą na podwyższenie wyniku. Przy rzucie karnym dla Lecha Poznań sobie tak pomyślałem, byłem blisko sercem z wszystkimi dziennikarzami, którzy gdzieś muszą napisać na gwizdek relacje. Tak już sobie pomyślałem, no to fajna robota, 2-0, mecz ustawiony, Pogoń do tej pory z jedną sytuacją strzelecką. Jedenastki na bramkę nie zamienił jednak Mikael Isak. Skuteczniejszy w tym elemencie gry okazał się Kamil Grosicki, który wyrównał stan rywalizacji w doliczonym czasie pierwszej połowy. Nie o tych sytuacjach mówiło się jednak najwięcej. W 45 minucie mający na koncie żółtą kartkę Kostas Triantafylopoulos z Pogoni dopuścił się faulu taktycznego. Sędzia Paweł Raczkowski nie wyciągnął drugiego kartonika. Nakazał grać dalej, a akcja spaliła na Panewce. Tam nie ma w ogóle przywileju korzyści, tylko jest korzyść w przepisach i Lech nie odniósł korzyści w tej akcji. Wręcz z akcji 2-2 zrobiła się akcja 2-5. To jest, od razu widzimy, że tutaj korzyści nie ma. Poza tym w moim przekonaniu największą korzyścią dla Lecha Poznań byłoby grać ponad 45 minut w przewadze. Z tego samego założenia wyszli zawodnicy i trener Lecha, którzy w pomeczowych wypowiedziach nie gryźli się w język. Normally I never say something about referee, but... Zwykle nie wypowiadam się o pracy arbitrów, ale ten pan to najgorszy sędzia w Polsce, jeśli chodzi o mecze Lecha. To był nasz 6. mecz z tym sędzią i nigdy nie wygraliśmy. This referee we never win. We are used to this guy. Jesteśmy już przyzwyczajeni do niego. Kilkakrotnie nam sędziował. Nie można z nim porozmawiać. Nie wiem, dlaczego sędziuje w tej lidze. I don't understand how he can be referee in this league. Rzecznik prasowy Lecha Maciej Henszel potwierdził, że w poniedziałek prezes Karol Klimczak kontaktował się z szefem kolegium sędziów w sprawie pracy arbitra. Wracając do meczu, w 63 minucie błąd w rozegraniu Lecha wykorzystała Pogoń, która po uderzeniu Aleksandra Gorgonia wyszła na prowadzenie 2-1. Dwie minuty później poznaniacy odpowiedzieli bramką Isaka. Cieszy to, że Lech drugi raz z rzędu potrafi szybciutko odpowiedzieć. Pamiętamy, że w Łodzi speaker nie zdążył nawet sobie poskandować nazwiska Pawłowskiego z kibicami, a już było 1-1. Więcej goli nie padło i kibice byli świadkami remisu. Boli nas to, że te 3 punkty nie zostały tutaj u nas w Poznaniu. Pan wspomniał również o tempie gry. No, było wysokie. I give a compliment to my team. Po meczu skomplementowałem zespół. Nie byłem zadowolony z pierwszej połowy, ale druga była już znacznie lepsza. Jestem w stanie pogodzić się z tym remisem. I can handle it, that it is only 2-2. Po 26 kolejce Lech utrzymał 3. pozycję w lidze. 4. Pogoń traci do Kolejorza 3 punkty, a zatem rywalizacja o europejskie puchary trwa w najlepsze. Ja jestem przekonany, że to może być walka do ostatniej, może przedostatniej kolejki i tutaj ta odporność psychiczna też będzie istotna i też stopień zadowolenia z tego, co osiągasz. Spotkanie Lecha z Pogonią obserwowało z trybun ponad 32 tysiące kibiców. Niewykluczone, że sporą frekwencję zobaczymy też w sobotę, kiedy to Kolejorz podejmie przy bułgarskiej Warte w derbach Poznania.